Ciao a tutti, vitaci a mangiare webki. Ciao a tutti. Benvenuti al canale Mangiare webki. Jesteś w kuchni włoskiej, a słowo mangiare znaczy jeść. A teraz przechodzimy do tego, co będę dzisiaj robić. O, już mi piekarnik pyka, momencik. No właśnie, bo jest nam potrzebny piekarnik. Ja piekarnik nastawiłam na 200 stopni. A dlaczego? Dlatego, że dzisiaj będę prażyć pestki z dyni. Tak jak obiecałam, że powiem Wam, jak prażymy pestki z dyni. Jak ja je prażę. Każdy ma swój sposób. Tą dynię Hokkaido użyłam do obiadu. Została mi następna połówka, zrobię. Nasionka, czyli pestki z dyni, wyciągnęłam, umyłam pod bieżącą wodą. Aleksandro, spostawiam wideokamera. Obrałam właśnie i położyłam na ściereczce. A teraz takie pestki z dyni będę prażyć. Jak prażymy? Po prostu nastawiamy piekarnik na 200 stopni, będziemy prażyć przez 25 minut w piekarniku, oczywiście zamkniętym. Natomiast jeżeli ktoś by chciał wysuszyć pestki z dyni, to ta sama czynność, myjemy, kładziemy na ściereczkę, suszymy, wykładamy papier do pieczenia na blachę i rozkładamy i suszymy w piekarniku z termoobiegiem 50 stopni godzina. Piekarnik musi być otwarty, bo wiadomo, woda musi odparować z naszych pestek. Pestki warto sobie samemu robić, bo wiemy, że nie są z konserwantami. Wszystko to, co sami zrobimy, przetworzymy, wiemy, że nic nie ma z konserwantów. A jak wiadomo, konserwanty nie są zdrowe. A w takich pestkach jest dużo właśnie różnych minerałów. Więc tak, wrzuciłam tu do miseczki, już był olej. Wleję jeszcze trochę oleju. Posypię solą. Ok, zamieszam. Ja sobie jeszcze dodam papryki słodkie. Ktoś jak będzie chciał, to może sobie dać innej papryki, na przykład papryki chili albo inne przyprawy. Ja takie daję przyprawy, takie co mi się podoba, jeszcze więcej dam soli. No i kochani, rozkładam tutaj na tą moją brytwankę. Ok. I tak. Wstawimy do piekarnika, a po upieczeniu zostawimy jeszcze w piekarniku zamkniętym na 10 minut. Jak będziemy prażyć, to ewentualnie możemy przemieszczać raz albo dwa razy. No musimy tak rozłożyć, żeby się nie dotykały do siebie. Jedna obok ten, o tak. Dobra, no to zobaczymy się za 25 minut. Ja je teraz mieszam ostrożnie, jak mieszacie, żeby Was nie wprysło. I z powrotem wstawiamy i prażymy. Tak wyglądają po 25 minutach. Teraz piekarnik wyłączyłam. Pozostawię w piekarniku na 10 minut. Oczywiście w piekarniku zamkniętym. I tak wyglądają moje pestki z dyni prażone. Po włosku to się mówi semi di zucca tostati, no. Bruscolini, Aleksandro, bruscolini. Oczywiście, ale jeszcze chciałam Wam jedną rzecz powiedzieć. Jak będziecie suszyć pestki z dyni, to oczywiście w piekarniku otworzonym 50 stopni z termobiegiem, a później pozostawiamy w tym piekarniku aż do całkowitego ostudzenia. Później wyciągamy i sobie jemy. Pamiętajmy, że jak wysuszymy pestki z dyni, to mają taką, nie wiem jak Wam powiedzieć, to taka jest, no takie coś jest, taka łuska jest właśnie. I to lepiej wziąć, wysypać na jakieś, ja wiem, do jakiegoś większego koszyczka i po prostu to wydmuchać, poruszać na wietrze, wydmuchać, bo jak dzieci mają jeść, to się może przyklejać do ust. No i co? Ja myślę, że ten sposób przygotowania pestek z dyni w domu
przyda Wam się. Warto je jeść i robić, dlatego że po prostu mają dużo witamin i dużo mają witamin i minerałów i tłuszczy różnych. I po prostu ja je będę robić za każdym razem, jak będę otwierać te moje wspaniałe dynie. Ladzuka po włosku. No i co? Zapraszam Ciebie na mój kanał Mangiare Łebki i do zobaczenia do następnego przepisu. Ciao a tutti! Ciao a tutti!